O 7:05 tańczysz nago już przed lustrem. Woda w łazience bubu, radio nastawiasz na full, jesteś u siebie. O 8:05 tańczysz czacze tuż przed blokiem. Otwarte okna i drzwi, kto się nie zbudził, nie śpi. Jesteś u siebie w tygodniu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Muzyczna Kuchnia, Kuchnie Świata, a dzisiaj jesteśmy w Tychach. Na Browarze Obywatelskim w restauracji Konamore. Gości nas Wiktor Mokwa i Mariusz Kalaga. Tym razem ja mam dla Ciebie muzyczną niespodziankę. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Nie szkoda nocy i dnia, bo zawsze jest cza-cza-cza przez cały rok. Drodzy Państwo, nasz ostatni program edycji Muzyczna Kuchnia, Kuchnia Świata. Zaczynamy nietypowo, bo siedzimy przy stole w Ristorante Konamore w Tychach w towarzystwie Asi i Wiktora. Gena Witek, który poprowadził ostatni program, przedostatni program Muzycznej Kuchni w zastępstwie za nas, bo byliśmy niestety za granicą tego kraju, oraz deseru muzycznego Andrzeja Cierniewskiego. Jest nam bardzo miło. Drodzy Państwo, tu pięknie Wiktor i Asiu zaprosiliście nas do stołu i przywitaliście nas deserem. Wiktor, czemu tak nietypowo? No, zaczynamy od deseru. I herbatkę oczywiście. I herbatką, ale wiesz co, zostawimy gości za chwilę z tym deserkiem, a my pójdziemy gotować. Ugotujemy dzisiaj carbonarę, włoską pastę carbonarę i zrobimy rybkę z pigole. Ty na pewno, Andrzej, znasz, bo jak wiem, to łowiłeś trochę po oceanach i morzach. Spigola, coś ci to mówi? No, zdarzyło mi się być w wielu miejscach i powiem szczerze, że rybka bez względu na to, jaką nazwę ma, wiesz, wiem, że lubi pływać, a przede wszystkim jak jest świeża, no to jest genialna. No, a no, sądzę, że po prostu dzisiaj coś wyczarujecie fenomenalnego. Dzisiejsza kuchnia śródziemnomorska, bo taki ma dzisiejszy odcinek temat. Ale wiem od Ciebie, Wiktor, że będziesz chciał również przemycić nieco kuchni z Portugalii. Co prawda Portugalia leży nad Atlantykiem, ale wiele ma wspólnego również z kuchnią śródziemnomorską. Wiesz co, ale to chciałbym zostawić tutaj, zrobić Wam niespodziankę. Nie chciałbym o wszystkim mówić. Pasta, czyli pasta włoska, rybka, okej, po portugalsku, bo to obiecałem telewizją przy ostatnim odcinku, ale na sam koniec będzie nie deser, ale mięsko, o którym później. Gwiazda muzyczna Andrzej Cierniewski dzisiaj nam zaśpiewa również w naszym odcinku. Andrzej, czy możesz zdradzić rąbek tajemnicy, co dzisiaj będzie przygotował? Wydaje mi się, że to by było, jak niespodzianka, to niespodzianka. A, czyli zostawimy w niepewności. Ten cały program jest bardzo niespodziankowy. Tak. W związku z tym no, ja też się zastanowię, jak tu tą niespodziankę... Żeby się wkomponować do naszej dzisiejszej kuchni, właśnie, prawda? Ja myślę, że ty jeszcze nie wiesz, że ty pracujesz nad tym albo spontanicznie coś po prostu zaśpiewasz. Spontan. Asiu, to my się chyba też wkomponujemy dzisiaj w kuchni. No, miałeś zresztą okazję w ostatnim odcinku też prezentować naszym telewidzom kuchnię, więc widać, że kuchnia nie jest ci obca. Zupełnie nie jest mi obca i z całą przyjemnością to zrobiłem. Widać, że daje radę. W zasadzie musimy, Wiktor, podziękować Genowi, że nas tak pięknie zastąpił. No, zrobiłem to z największą przyjemnością, tym bardziej, że zastąpić mistrzów. Ja myślę, podziękujemy mu dobrym jedzeniem, wiesz, i proponuję, żebyśmy się udali do stołu, żeby przygotować to, co dzisiaj planujemy. Tak jest, a jemu niech ślinka leci. Nie, powiedziałeś, że zostawiasz nas, wiesz, z deserem, po powrocie możesz niczego tu nie zastać. Ja bym ostrożnie tutaj z tym deserem. Spigola jeszcze, jedno pytanie. Rozumiem, że będzie różnorako i bogato. Właśnie. Dużo i bogato. Bardzo bogato. A okoń morski będzie, czyli? Czyli spigola. No właśnie. W takim razie Wam życzymy smacznego deseru, smacznego i muzycznego, herbatki gorącej, a my, Wiktor, do dzieła. Andiamo. Powodzenia, czekamy. No, działajcie, sprawdzimy. Kuchnia. Gospodarzu. Dziękuję, śródziemnomorska pasta nam się... No, wrzątek już widzę, jest gotowy. Jest gotowy. Piece rozgrzane do czerwoności. W takim razie dysponuj tutaj moją osobą, od czego mam zacząć. Ja bym Cię prosił do carbonary, żebyś pokroił boczek. Z wielką przyjemnością. Poczuć, proszę Państwa... Takie wąskie plasterki. Takie wąskie plasterki. Tak.
wybierajcie produkty. Jest to bardzo ważne w potrawach. Chociażby ten boczek, prawda? Przekłada się to na jakość. Ten boczek, jedziemy po ten boczek 50 km. Żeby był taki, jaki właśnie tu czuję pod nożem, tak? Tak, zbity. Tak jest. Ja w tym czasie sobie naleję oliwy z oliwek do carbonary. Wiktor, jak dużo tych plasterków, bo mam w tej chwili 6. Dobrze, pokrój proszę, pokrój. Tak, jeszcze. Oliwa z oliwek. Damy, teraz rzucimy na zimną oliwę dwa ząbki czosnku, żeby on troszeczkę się zarumieniły i żeby chyciły, prawda, temat, tak? Żeby, wiesz, gdzieś tam w tej potrawie wyczuwało się ten aromat, smak. Tak. Gdzie te plastry boczku? Zaraz nam się podpieczy. Dobrze, to może w międzyczasie, słuchaj, ja rozdzielę jajka, które będą nam potrzebne. Dwa jajeczka, czyli robimy dwie porcje. Tutaj mamy białko. Ja na wszelki wypadek dałem trzy, jakby ci się... Oho, ops. O, widzisz? To bardzo, jest bardzo właśnie... słusznie. Ale to naturalne, proszę Państwa, tak czasami jest, się tak zdarza. Tak jest. Mamy jest. Rezerwę. O, tutaj nam... Teraz już wyszło dobrze żółteczko. Czosneczek. No. Się i mamy jajko kolejne. Znać. A ja w międzyczasie już wrzucę pastę, bo to później bardzo szybko. Wodę, drodzy Państwo, musimy mieć bardzo wrzącą przed gotowaniem. I te żółtka muszę. Te żółtka musisz dolać tutaj śmietany. Tak. Śmietana. Powiedz 36. Jaka? I powiedz ile? Wiesz co, 3/4 tej śmietany. Tak. Dobra. A my zaczynamy gotować pastę, czyli spaghetti po naszemu. Tak. Ja teraz wyciągnę. Dobra. Potrzebuję tutaj, wyciągniemy czosneczek już. Tego i możemy wrzucać boczek, wiesz? Te plastry, i prawda? Możemy wrzucać. Znaczy, ja już tu przygotowałem wcześniej. Tak? Wrzucimy. Najpierw to. Boczuś, tak. Rozgrzana. Już w tej chwili przeszła tak. Tym czoskiem. To nam też się jeszcze pasta. Przyda. Tak. Wrócę do naszych żółtek ze śmietaną. Już zaczęła się woda gotować. Super. Doskonale. Wiesz co, tu na pastę potrzebujemy jakieś 8 minut, żeby była al dente. Jak to widzisz? I tu wiesz, do tego dorzucimy świeżego parmezanu, tak. Właśnie i razem faktycznie biorąc, mamy już tutaj taki sosik, prawda? To będziemy mieć sosik. Drodzy Państwo, mamy dwa żółtka, śmietana i dla aromatu parmezan. Tak. Tylko trzeba zaznaczyć, że ten parmezan, tak jak Ty zawsze opowiadasz, że parmezan musi być w takim właśnie... Parmigiano, Reggiano, kupujemy najlepszą jakość. Wiesz, ja staram się generalnie... Rolą gastronoma jest dobranie produktów, szukanie tych produktów na rynku. Jak najlepszej jakości. No, przede wszystkim obowiązkiem gastronoma jest dogadzać. Podniebieniom, wszystkim klientom, którzy do Konamore przyjdą, przyjadą do Tychów. Wiktor, ja tutaj już chyba tego parmezanu mamy na tyle i tego sosiku. Czekamy teraz na boczek, ale w międzyczasie poprosimy naszego kucharza Roberta Bajera. Robert, który... prosimy Cię uprzejmie. Witaj, Robercie. Tam. Bardzo miło Cię poznać. Hej, Robert. Robert. Ja bym Cię poprosił, drodzy Państwo, mamy rybę z Pigole, ryba z Atlantyku. Piękne okazy. Którą chcemy Państwu zademonstrować. Filetowanie, tak? Filetowanie i później grillowanie. Przygotowanie do grillowania, tak jest. Znaczy, filetowanie może nie do końca. My wyciągniemy tylko kręgosłup z tej ryby po to, żeby ona mogła sobie leżeć całkiem płasko na grillu. I pokażemy, jak ona w zasadzie... A dlaczego? Będzie... Dlatego, że jak ona leży całkowicie płasko, tak? To wtedy nie musimy jej długo trzymać, czyli nie wysuszamy tej ryby. Rozumiem. Ona jest soczysta, delikatna. Wszystkie aromaty, które posiada, jest elegancka, tak jest. Elegancka po prostu. Robert będzie się... Powiedz, zaczynasz najpierw od
jak to każdą rybę, od wybebeszenia, prawda? Tak, dokładnie. Trzeba wszystko powyciągać ze środka, uważać na żółć. Powiedz, czy takie ryby są dostępne u nas? Takie ryby są dostępne, trzeba ich szukać. I drodzy Państwo, jeżeli szukacie ryby... Czy to jest drogie w ogóle? Ryba, ta ryba nie jest... Bo ryby ogólnie są drogie, to trzeba przyznać. Ale ryby morskie są drogie. Tak. No na pewno droższe niż pstrąg, słodkowodny, czy dorsz i tak dalej. Ale chciałem Państwu tutaj powiedzieć, jak kupujecie ryby, to są, jest kilka sposobów, żeby sprawdzić. To powiedzmy telewizorowi, pokażmy, przede wszystkim co się robi, żeby sprawdzić, tak? Państwo pokazać, zajrzeć za oskrzela. Zajrzeć za oskrzela, one muszą być różowiutkie, tak. Popatrzeć na oczy, oczy muszą się śmiać, muszą być błyszczące. I trzeci sposób... Oczy jak żywe. Oczy jak żywe. I trzeci sposób, po prostu przycisnąć troszkę tej ryby, jeżeli... Odbija, sprężynuje, czyli ryba jest świeża i, tak. I do spożycia. Roberto nam tutaj już wybebeszył. Za chwilę jest, będzie pokonywał tą główną taką czynność, czyli to całe filetowanie. A ja bym poprosił, żebyś pokroił ten czosneczek, który dodamy za chwilę do tej karbonary. Skoro mówimy o rybach, a wspomnieliśmy przy stole, że Andrzej Cierniewski jest miłośnikiem połowów, inaczej wędkowania. Andrzeju, pozwól do nas tutaj do stołu. Ale nie takich śledzi jak no pewnie te. Nie, ale zaraz nam opowie małe. Andrzej, bo przecież ty ryby morskie również chyba próbowałeś łowić. Nie, no głównie. To opowiedz naszym telewidzom, jak to ale najpierw zajęcie. Pasta, ty wiesz, co tu się dzieje, ma smakować? Tak? Nie, no mistrzu, to ja widzę, jak inaczej. Musisz mieć możliwość jej zawiązania. O, właśnie. Albo rzucasz o ścianę i patrzysz, czy zjedzie, czy nie. No fantastycznie, a tu widzę... Czosnek. Prawa coraz większa. No, lata pracy plus nadgodziny. Proszę Państwa, powiem, że jestem niesamowicie ciekawy, w jaki sposób będziecie urządzać tą rybkę. Ponieważ tak jak pamiętasz, żeśmy kiedyś się spotkali, to Ci powiedziałem, mój serdeczny przyjaciel, nazwisko mogę powiedzieć, że August Dzycyngier, jeden z najwybitniejszych chyba ludzi kuchni, zawsze powiedział, że dobrą rybę czy dobre mięso można tylko spieprzyć. Tak. Prawda? Tak jest. Także mam nadzieję, że tutaj raz będzie z tym pewny. Wiesz co, nie kombinujemy, nie ma co kombinować. Mięso ma, to co powiedziałeś, smakować na mięso, ryba na rybę. Każde przekombinowanie może sprawić to, że potem jest nie to, co żeśmy chcieli, prawda? Boczusz mamy gotowy. Ja wrzucam pastę na olej, tak. Na boczek, a ciebie poproszę... Andrzej, a trofeum rybne, jaka ryba w wielkości, powiedzmy, kilku kilogramów, twój rekord to? No może powiem tak, na Alasce największy rekord, jaki miałem, to złowiłem tak zwanego King Salmon na rzece Kenai. Salmon, czyli łososia. Łososia, to takiego, którego wyciągnąłem, miał 56 funtów. O! A to... Mam zdjęcie, przy najbliższej okazji wam pokażę. W kilogramach to ile? Daj to jest przez połowę mniej więcej. Wow! To z tym, że wiesz, ryba a ryba. Ryba a ryba. Ryba. Ty mów o rybie, jak rybę złowisz bardzo prawdziwej, rwącej szybko wodzie, to wiesz, to każdy kilogram to jest mnożony przez opór wody i wszystko. Tak. No, miałem okazję oczywiście złowić marlina, nawet złowiłem parę, ale największy wyczyn, muszę wam się pochwalić, to było w Kostaryce, w miejscowości Cuepos. Czyli w Zatoce Meksykańskiej, tak? W miejscowości Cuepos złowiłem z moim przyjacielem Augustem w ciągu jednego dnia i nakręciliśmy film z tego, mam ten film do dzisiejszego dnia, złowiliśmy 11 żagielnic. Po polsku to się nazywa żagielnica. Żagielnica. To jest taka ryba, wiesz... Podobnie jak merlin, nie? Chyba podobnie jak merlin, z tym, że ma taką dużą, górną płetwę, prawda? Wyraźną taką, tak? Podaj mi dwa talerze. No i co ciekawego, żeśmy zawsze je jedli, tylko przeważnie na surowo, wiesz? Mm-hmm. Na surowo. Jak smakowało? Fenomenalnie. Dobra ryba na surowo jest lepsza niż... Tak. Niż... Oczywiście, wiesz, to. Oczywiście dwie rzeczy żeśmy zawsze wozili ze sobą. A mianowicie doskonały soy sos, no i najważniejsze to wasabi. Wiemy, co jest wasabi, tak? Tak. Taka japońska musztarda. Ja bym poprosił sztućce, dwa widelce tutaj do nas, bo już pasta jest gotowa.
i chciałbym, żeby panowie tutaj zawinęli troszeczkę i skosztowali moje carbonary. Pięknie. Dobre jedzenie musicie panowie jeść gorące, więc proponuję tutaj skosztować, w tym momencie skosztować, proszę bardzo. No, ale Andrzej, myśmy tutaj mówili o tym filetowaniu, a wiem, że ty na ten temat też wiesz coś niecoś i może... No wiesz, ja ci powiem, filetowanie, tak oszkieletowanie ryby, to się wzięło, wiesz, właściwie z tego powodu, że jest dużo ludzi, powiedziałbym, bardzo leniwych i ułemnych i wiesz, natomiast na pewno doskonale wiesz, że ludzie, którzy mieszkają nad wodą, ludzie, którzy łowią, tak, no sobie nie pozwalają na to, żeby to po prostu... Skosztuj. No, bardzo dobra. Bezwzględnie. Wiktor, naprawdę, wiesz co, nie znałem cię z tej strony, ale wielki szacunek do tego carbonare. Pasta ma być prosta, nie kombinować. Pastę możemy robić na wiele sposobów. To jest taki najprostszy, najbardziej znany. Podaj jeszcze pieprz, bo ja jednak lubię troszeczkę sobie zaostrzyć. Wiesz, ale ten twist, który ona ma z tym zarąbistym boczkiem. Dobrze, wow, boczkiem. Robert, no. To robi, to goli. Andrzej, zobacz. No nie, jest fenomenalnie zrobione. Tylko to, żeby dokończyć. Ludzie morza nigdy nie filetują. Przestań. Znaczy nie filetują, nie jest... Nie ściągają skóry. My wyciągamy kręgosłup. To nie jest czyste filetowanie. Tak, tak. Prawda? Ale no, bo wiadomo, ubezpieczenia drogie są, wiesz? A nóż się znowu ktoś udławi, tak, prawda? Nam głównie ale chodzi... duża sztuka, gratuluję, pięknie, bo wygląda. Nie we wszystkich restauracjach ludzie potrafią, w rozumiesz, sposób zrobić, w ten sposób zrobić, marnują co najlepsze, a tu jest fantastycznie. A my ją położymy teraz na grilla. Pastę żeście spróbowali, czyli zupę. Ja bym zakończył na tą chwilę. No, ale mamy gości. Ja nie będę kończył niestety. Ta pasta jest tak fenomenalna, że ja sobie na bok pójdę. Andrzej, może ją skończymy przy stole, bo Wiktor nas zaprosi z powrotem do to stołu. To zapraszam serdecznie do stołu. Robert idzie z rybką na grilla. Drodzy Państwo, Robert poszedł na grilla z rybą, a my z Andrzejem i Wiktorem idziemy do stołu, bo trzeba skończyć zaczętą pastę. No, chcę Ci powiedzieć jedną, wygląda i smakuje znakomicie. Jedną rzecz, że niech zazdroszczą ci, którzy tylko na to patrzą, wiesz? No, nic im więcej nie zostaje. Ale zrobią sobie to w domu na podstawie tego, co dzisiaj zobaczyli w programie. Wiktor szczegółowo przedstawiał kolejność wykonywanych czynności i sądzę, że ten smak uzyskają, jak użyją tych samych produktów, co my tutaj w programie. No to do stołu zapraszam. Nowy zaczyna się dzień i znowu tańczyć się chce, świat płynie z tobą. Nowy zaczyna się dzień i znowu tańczyć się chce, świat płynie z tobą. To za spotkanie. Za spotkanie. Miły oddźwięk dla ucha. Tak jest. Wiktor! Wino, to jest wino Alentejo, czyli region południowej Portugalii, blisko Algarve. Wino stołowe nasze. Wiesz, no najważniejsze, że przede wszystkim jest dobre, nie? I smakuje. Ma dużo koloru i to jest najważniejsze. I Wiktor zawsze powtarza. Bez względu na to, jak by się nazywało i skąd było. Pochodziło. Istotne jest to, czy ktoś lubi, czy nie lubi. A ja muszę powiedzieć szczerze, że uwielbiam. No wow. Proszę bardzo. Powiem ci, Andrzeju, że Wiktor zawsze powtarza, że wino zawsze musi mieć 13%. Wtedy jest ten... Znaczy, zaczyna się. Przede wszystkim wino musi smakować. Pewnie. To wino jest dobre, które smakuje. In vino veritas, jak to mówią, proste. Winie prawda, dobry smak. Smacznego. To chciałem was właśnie... Ale Wiktor, zanim wiesz, to dotkniemy, to musisz trochę więcej powiedzieć, wiesz, coś tutaj. Co to za mięsko? To jest polędwica Hochlandrinde, czyli Highlandrinde, szkocka wołowina, którą sprowadzamy z Szkocji. Z takich oto zwierzątek. Wołowina jest dojrzała, czyli wywieszona. To jest przez 2 tygodnie wołowina wisi w swojej skórze. Kwas mlekowy ją kruszy. I jak Państwo widzą, ona jest już ogolona. Nie tak jak tam zwierzątka. Polędwica jest z reguły ogolona. Ja bym proponował ją troszeczkę przewrócić, bo wam może się... Natomiast ja Ci powiem, w tej chwili naprawdę najprawdziwszą prawdę a propos mojego doświadczenia polskiego. Będzie to duży eksperyment dla mnie, ponieważ na początku, wiesz, po tylu latach mieszkając
Ameryce, kiedy jadłem, miałem możliwość jeść no, najlepsze steki. Gości przywożąc do Polski, wyobraź sobie, zapraszałem do różnych miejsc, włącznie z tymi najpierw najlepszymi, niby warszawskimi, i powiem szczerze, zaniechałem jedzenie wołowiny typu steak w Polsce. Wierzę. A więc dlaczego? Dwie rzeczy zaniechałem. Tiramisu, które jest niepodobne poza tylko w twoim miejscu. Jest tiramisu tak, jakie powinno być, a drugie to wołowina. Ponieważ jeszcze jej nie jadłem, także przygotuj się na to, że powiem całą prawdę o tym, co sądzę. Andrzeju, zanim powiesz prawdę o wołowinie, to ja wam muszę powiedzieć, dostałem okonia morskiego, kochani. No, no zobaczcie, co leży na moim talerzu, a jak pachnie, żałujcie. Drodzy państwo, to, co właśnie Roberto wyfiletował, Geno teraz je. No pewnie, czyli słuchajcie, okoń morski, no. Ja miałem tą okoń morski w Tychach, to jest, słuchajcie, i też ja miałem przyjemność to już kosztować i muszę powiedzieć tak, no, że dlatego wpisałem się kiedyś w to miejsce, że warto dla tego dania tutaj powrócić. Jest przyjechać to tyle kilometrów. Absolutnie tak. No wiesz, Andrzej, czemu przyjechałem. No. I to nie jest jakieś tak powiedzenie na potrzeby jakiegoś komercjalu, tylko po prostu jest fakta. No teraz jeszcze sekundę poczekam. Niech się zetnie. Ja myślę, że spokojnie możesz sobie ukroić, zobaczyć, jaki testować, jest w środku, tak, i według życzenia go dopiec albo nie. A ja ci wejdę w słowo. Przepraszam cię, że po portugalsku okoń morski to jak? Robalo. 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 Czyli ja słuchajcie, jem robala, no było. No tak. A ja muszę powiedzieć tak, spójrzcie, to się nazywa prawidłowe medium rare, tak zwane. Tak. A ja ci powiem, że w domu często też z żoną ćwiczymy tego typu, tak, bo mamy takie specjalne kamienie, no, i różne mięska, niekoniecznie wołowina, ale inne mięska też sobie tak również rodzinnie próbujemy przygotować. Także jest to wspaniałe uczucie, bo robimy to na gorąco. Drodzy państwo, no musimy jeść teraz właściwie, a za chwilę... Soli dodać? No pierwszy koniec. Powiem ci, nie musimy, robimy to z największym smakiem i z największym zadowoleniem. Słuchaj, ta ryba to jest pocisk, wiesz? Normalnie mnie rozwala w tej chwili. Podejrzewam, że za chwilę będziemy się prześcigać, ponieważ ja powiem tak. A zostawisz mi nie soliłem, nie pieprzyłem. Zostawisz mi trochę? No, absolutnie tak. Nie soliłem, nie pieprzyłem. Znaczy ja muszę posolić. Tak mnie nauczył mój przyjaciel, wielki kucharz, na początek, żeby wiedzieć, co w tej wołowinie jest. No, muszę powiedzieć szczerze, że chyba... Dzięki, Andrzeju. Że będę musiał wrócić tutaj. Ja już skosztowałem. Jest, słuchajcie, w moim robalo jest wszystko to, czego moje kubki smakowe oczekują. No, kochani, bo o to nie, chodzi. Słuchajcie, my tu gadu-gadu kosztujemy, a za chwilę nasza gwiazda muzyczna, jednocześnie deser muzyczny, Andrzej Cierniewski w odcinku muzycznej Kuchni, Kuchnie Świata zaprezentuje i zaśpiewa jedną z swoich wspaniałych piosenek ze swojej ostatniej płyty z repertuaru o kobietach, ale również mówiących o tym, że trzeba wcześniej wstać dobrze, żeby dzień się zaczął równie dobrze i równie dobrze się skończył. Andrzej Cierniewski, jeśli nie masz odpowiedniej kobiety, to przynajmniej matkę musisz mieć, która ci to śniadanie zrobi. Ale zapomnieliście, że przedtem trzeba dobrze zjeść. Dokładnie. Zatem, drodzy państwo, Andrzej Cierniewski. O 7:05 tańczysz nago już przed lustrem. W łazience bubu, radio nastawiasz na full, jesteś u siebie. O 8:05 tańczysz czacze tuż przed blokiem. Otwarte okna i drzwi, kto się nie zbudził, niech śpi. Jesteś u siebie w tygodniu. 7 jest dni, a każdy własny ma rytm. Na zmianę słońce i deszcz, a w życiu wiesz co chcesz. Nieważne cisza czy wiatr, jeśli muzyka nam gra. Nie szkoda nocy i dnia, bo zawsze jest cza-cza-cza przez cały rok. O 1:05 cała klasa tańczy z tobą. Carlos Santana wam gra na 3, na 4, na 2. Jennifer śpiewa. O 3:05 zamiast lekcji angielskiego. Chodź zatańcz boogie with me i spróbuj heavy to be. U
uczyć się trzeba. W tygodniu 7 jest dni, a każdy własny ma rytm. Na zmianę słońce i deszcz, a w życiu wiesz co chcesz. Nieważne cisza czy wiatr, jeśli muzyka nam gra. Nie szkoda nocy i dnia, bo zawsze jest cza-cza-cza przez cały rok. Pod koniec dnia ruszasz w tango po kolacji. Książki w pokoju już śpią i znikasz koła za mgłą. Znów jesteś sobą. Ty wstajesz świt, mama robi ci śniadanie. Nowy zaczyna się dzień i znowu tańczyć się chce. Świat płynie z tobą. Nowy zaczyna się dzień i znowu tańczyć się chce. Świat płynie z tobą. Słuchaj, Wiktor, ty mi to powiedz. To jest okoń morski, tak? Hodowlany czy z jakiego morza? Okoń morski z Atlantyku. Czyli z oceanu. Z oceanu. Proszę bardzo. Lepsze ryby są zawsze z północy Europy niż z południa, bo jako, że głębia zawsze jest lepsza dla ryby. I ta głębia powoduje tą głębię smaku. No czuję tu, wiesz, pietruszka. Chodźcie, panowie, nie tyle głębia, czy temperatura. Czosnek. Tak. Północne wody są chłodniejsze. No. W związku z tym to mięso, ze względu na pokonywanie, wydawanie ilości energii, powoduje, że jest bardziej ukrwione. A to powoduje, tak jak w innych mięsach, że miejsca bardziej ukrwione, ryba jest bardziej soczysta, aczkolwiek to... Ja oczywiście staram się to tak powiedzieć na zasadzie wytłumaczalnej, to prawda? Natomiast przede wszystkim chłodniejsze wody powodują... Ona jest, ta spigola jest i soczysta. No, jej jakość jest zupełnie inna. I znakomita, bo ona jest taka fragile, przy okazji krucha. Jadłem podobną spigolę we Florencji, ale ona była robiona na śmietanie. To znaczy, że już była oszukana, wiesz, dobra ryba nie musi być. Nie wiem, czy oszukana, ona już musi być oszukana, wiesz. Tak, jak jest nieświeża ryba, to wtedy ją się po prostu kombinuje. Wiesz co, ja bym powiedział tak. To, co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla kogoś. Tak. Mój smak jest indywidualny, twój też, ale ogólnie zgadzamy się z tym, że coś jest dobre albo złe. Nie? Ale tu jest poezja smaku i tyle na ten temat. W prostocie cała sztuka. Wiesz, tu wszyscy południowcy, zwróćcie uwagę, muszą potraktować tą rybę jeszcze olejem z oliwek. Wszędzie, czy to Grecja, czy Włochy, czy Hiszpanie, od razu pierwsza rzecz do ryby ugrillowanej polewają. Zapytam się od razu, to skąd olej? No olej z oliwek z Hiszpanii sprowadzony z Hiszpanii. Olej z oliwek, czosneczek, pietruszka, to jest cały sosik, finito. No ale najważniejsza rzecz, co wy restauratorzy nie chcecie powiedzieć, to jak to rzeczywiście robić. Sekret polega... Z pewnością musimy przyznać na długości, temperaturze, na jakim się rzuca i długości pieczenia. Wystarczy, że ją za dużo zetniesz, już jest sucha, cały smak ucieka. Tak, ale większość restauratorów nie mówi do końca, jak to przygotowuje, bo jakby to był ich patent, prawda? To są rzeczy... Patentów się nie zdradza, ale... No więc właśnie. Dlatego trzeba przyjechać tu i ówdzie, żeby móc takie coś skosztować. Zwłaszcza ówdzie, czyli tu do Konamore, tak? No tak. Co chciałem powiedzieć, Wiktor, jak długo pieczecie tą rybę, możesz zdradzić? Wiesz co, zawsze najlepiej jak rybę rzucamy na rozgrzanego grilla i staramy się ją piec jak najkrócej, bo wtedy ta soczystość nie zostaje. Ucieka. A Portugalczycy mówią czasem tak, lepiej ryba spalona niż niedopieczona. Czasem widzisz w świecie, jak oni z grilla wyciągają ryby, spalony ogień, jak węgiel. Spalony ogon, jak węgiel, ale w środku... Bo pozostaje... cały aromat i smak, tak? Ona tak, po no bo to jest zamknięcie Brazina, tych tak? pór z zewnątrz. Robalo po portugalsku, Robalo, a po chorwacku. Po chorwacku, o. W Chorwacji też są popularne okonie. W Grecji również. Ale Asia nic nie powiedziała na temat krewetek, które też robimy po portugalsku. Może dwa słowa na ten temat. To wyglądają pysznie. Wyglądają pysznie. Też tak smakują. I też tak smakują. To Asiu, zostawisz jedną krewetkę. Asi tak smakuje, że za nie mówiła. Są
Słuchaj, także no, powiedz coś o tych szrymsach. W jaki sposób zostały zrobione? To może Asiu powiedz, to jest portugalska również receptura. Na rozgrzany olej dajemy paprykę, dajemy piri-piri, czyli ostre papryczki. Liść laurowy, który sami przywozimy z Portugalii, świeży. Całkiem inny aromat daje, wiesz? Jak świeże dasz, to on po prostu, te krewetki łapią ten smak. Oczywiście sól morska i to wszystko. A te świeże liście, listki, o których mówisz, to one potem tutaj wysychają, suszycie? Nie, czyli jak tylko możliwe utrzymujecie jak najbardziej świeże, jak najdłużej. Możliwe, często wyjeżdżamy do Portugalii po żeby móc je przywozić, tak? Niektórzy też po liście, wiesz, niekoniecznie do Portugalii, ale pycha. Powiem wam, te liście to jest dobry patent, liście laurowe, wiem, potem można wieniec laurowy. Tak, tak, oczywiście. Ale generalnie widzę, jak Asia konsumuje te krewetki z taką przyjemnością i takim smakiem, że następnym daniem moim będą krewetki, wiesz? Andrzej, próbowałeś tu krewetek? Nie próbowałem. Muszę powiedzieć w ten sposób, że ja jestem w ogóle wariat, jeśli chodzi o krewetki. Lubię je pod każdą postacią. Uwielbiam sam sobie przygotować. Tak zdradzę jedną taką drobnostkę. Myślę, że robię jeden z lepszych, albo powiedziałbym bardzo dobrych sosów, które mogę szybko zdradzić na wizji, jak się go robi i jest fantastyczny. Ale ja jeszcze dodaję coś, co się nazywa cilantro. Cilantro, wiem, że jest polski odpowiednik tego, to jest tak trochę wyglądające jak polska pietruszka. Skąd to ściągasz, to cilantro? Nie, można w niektórych sklepach kupić. Oleander. Oleander, tak. Kolendra. Prawda? A propos sosu, kolendra z każdymi owocami morza, z muszlami, z konkiliaszy, z amezioła. No i zielona limonka do tego, to jest bajka. To jest białe wino, ale powiem wam coś, naprawdę prawdziwego. Mam takiego daleko kuzyna w Stanach, którego kiedyś zaprosiłem do takiego miejsca typowo ryby, shrimpsy, czyli krewetki. Mm-hmm. Mieszkał w Stanach przez, już wtedy chyba już było z 15 lat. Przyszedł na to spotkanie ze swoją żoną. No i żeśmy tak się usiedli w towarzystwie. I jemy te krewetki. On tak, ta jego żona po chyba 15 minutach mówi: słuchajcie, ja teraz już wiem, dlaczego ja jej nie lubiłam. A ja tak, mówię, o co chodzi. Wiesz, bo ja miałem największy problem, bo ja całe do buzi wkładałem z tym twardym. Słuchajcie, coś do komedii. Kobiety często odkrywają, wiesz, przy jedzeniu pewne rzeczy. Domyślają się, próbują. I zawsze się pytają, co tam jest takiego twardego. Co tam jest takiego twardego w tej krewetce? No ale fantastycznie, że coraz więcej można kupić krewetki. Oj tak, bardzo się stały, że tak powiem, popularne i modne. Tak, w przepisach. Tak, oczywiście. Słuchajcie, tak przy winku, a jakie wino byś do Okonia, Wiktor, proponował? No, zawsze białe, portugalskie. Ja jakoś tak, wiesz, propaguję tą Portugalię i to wino. Uważam, że mają jedne z lepszych win, a nie drogie, bo wino nie musi być drogie, żeby smakować. Czyli rozumiem, Wiktor, że to wszystko, co w tej chwili dzisiaj mówimy do naszych telewidzów i przy tym stole i te potrawy, to jest po prostu twoja pasja, prawda? Kuchnia, restauracja to jest pasja, czyli zupełnie coś, co nie było jakby twoim zainteresowaniem w młodości, tylko uczyłeś się zupełnie czegoś innego, a w tej chwili poświęciłeś wszystko tej pasji, którą jest właśnie i przygotowanie, gotowanie, i prowadzenie, i szukanie smaku, tych produktów, tak dalej. To jest rola gastronoma, to jest moja rola, żeby jak najlepsze mięso, żeby jak najlepsze krewetki czy ryby znaleźć. Andrzej podobnie też zaczynał od muzyki, potem miał chwilę przerwy i z powrotem wrócił do muzyki. Wiesz, ja również uczyłem się czegoś innego. Właśnie, wiesz, to jest bardzo ciekawe. Ja miałem tą przyjemność poznać w życiu bardzo różnych ludzi i to, wiesz, nie do końca ci wszyscy ludzie sukcesu
to, co robili najlepiej, to robili to, co, czego się wykształcili. Prawda? Ponieważ nic bez pasji nie ma racji bytu. Tak. Wszystko jest, jeżeli coś jest wykalkulowane staje po to, żeby to tylko prawda? Był biznes, i jeżeli kuchnia nie ma duszy, czyli tak. nie ma człowieka, nie ma pasji w tym wszystkim. I serca włożonego w to, prawda? Co się robi, prawda? No musi być, wiesz, tak jak u zwierząt, u ptaków, zawsze musi być lider. Tak. Zawsze musi być lider. Zauważcie, leci czyli zawsze jeden pierwszy. I intuicja, tak? Intuicja. Tak a jest. Ja tak to jest. Nie jest żadna tajemnica, ja tu miałem okazję raz być w tym miejscu i jadłem tą fantastyczną rybę. I powiem, że jeśli ktoś zjadł tyle ryb, co ja, nie muszę opowiadać tutaj dla żadnych, jak to się mówi, kokieterii, że jest to fantastyczne, fantastyczne danie. I niby ryba, prawda? Niby, tak. że ryba, ale jeżeli ktoś rzeczywiście wie, jak ją zrobić, co do niej dołożyć, prawda? I umie. Ja po prostu byłem tutaj zachwycony, dlatego dzisiaj jestem. Twoje zdrowie w takim razie. Ja mogę żeby tylko... wasze zdrowie tutaj partnerów. Tak, partnerów. Czyli smacznie i muzycznie. Gotujemy z miłością. Ale panowie, jeszcze zadam wam jedną zagadkę, dobrze? Bardzo proszę. Zadam wam jedną zagadkę. Albo właściwie pytanie. Czy wiecie, że każde wino jest białe? Że nie ma czerwonego wina? Jest każde wino białe, czy nie? No ciekawy jesteś. Ciekawy jesteś, ponieważ kup sobie wino. To nawet ci coraz częściej ludzie rozpowiadają o winach, różne farmazony, prawda? Nazwami francuskimi, włoskimi, portugalskimi operują, nie mając nic w ogóle pojęcia o tym małym abecarle. Muszę wam powiedzieć, że każde wino, zanim jest czerwone, najpierw jest białe. Ale nie jest czerwone dlatego, że jest czerwone. Czerwone jest tylko dlatego, że fermentacja na skórka tak. czerwonego odbywa się osobno i dopiero się dodaje do białego wina. I dlatego się robi czerwone. Ponieważ dla tych, którzy są niedowiarkami, to proszę jutro iść do sklepu, zacząwszy od was, kupcie czerwone wino i przełamcie na połowę. Jakie jest? Mówisz o winogronie. Winogronie. Jakie jest? Białe. Tak. Jest białe, moi drodzy. I stąd jak mam taką przyjemność wielokrotnie spotkać się z tymi wszystkimi rodzaju ludźmi, tak zwanymi nowymi fachowcami, tak im zadam to pytanie, to jest zawsze konsternacja. Nikt mi nie dowierza. A jak kupi sobie ktoś tą podstawową książeczkę o winach, to wie o tym, że wino się robi w ten sposób, że się ściąga, zbiera się w odpowiednim momencie, ile di prima tej kwasowości i słodkości. Potem się je wrzuca jako białe do odpowiednich kadzi, w zależności od tego, jakie są, a osobno się kisi na skórę. Tak. I potem, jeżeli chcemy mieć tak zwane rosé, to doładujemy troszeczkę, chcemy mieć bardziej, bardziej. I to jest taka tajemnica, którą tu właśnie w waszym programie pierwszy raz radzą. Drodzy Państwo, no cóż, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Nasza edycja muzycznej kuchni, Kuchnie Świata, ostatnim odcinkiem Państwa żegna. Było, jak Państwo pamiętacie, smacznie i muzycznie. W przedostatnim odcinku zastąpił nas dzielnie Geno Witek. W dzisiejszym programie udział wzięli Joasia i Wiktor Mokwa, Ristorante Con Amore. Naszym deserem muzycznym był wspaniały piosenkarz Andrzej Cierniewski. Mamy tu wspaniałą załogę Ristorante Con Amore. My Państwu dziękujemy, a również pozwólcie, że podziękuję bardzo serdecznie całej ekipie realizatorskiej tego programu, z którą pracowało mi się przez tą edycję i poprzedniej znakomicie, wspaniale, bo było i smacznie, i muzycznie, i cudownie. Do zobaczenia. A ja podziękuję Mariuszowi Kalaga. Dziękuję Ci za współpracę. Ja dziękuję realizatorom wspaniałej serii, no i przy okazji restauracji Con Amore oraz no, wykonawcom tego świetnego jedzenia, czyli kucharzom, kelnerom, menadżerowi. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. O 8:05 tańczysz czacze tuż przed blokiem. Tym razem ja mam dla Ciebie muzyczną niespodziankę. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobra, cięcie.